Witajcie. W tym odcinku pokażę, jak sterować inteligentnym domem przy użyciu Messengera poprzez Pythona. No i potrzebujemy bibliotekę fbchat, aby to biblioteka działała, potrzebujemy Pythona w wersji co najmniej 3.5. W wersji 2 na pewno nie będzie działało, bo są biblioteki, które wymagają właśnie tej wersji 3. I potrzebujemy też pip w wersji 3, aby móc zainstalować te biblioteki. Najpierw pobieramy z tego właśnie miejsca ten folder fbchat. Dajemy go do jakiegoś folderu, w którym będzie nasz program. I tworzymy nasz plik z programem. I tak wygląda przykładowy program. Jeżeli przy uruchomieniu programu będzie pisało, że nie macie jakiejś biblioteki, wtedy musicie otworzyć konsolę Windowsa. I gdy macie taką konsolę, wpisujecie pip3 install i na zasadzie tej brakującej biblioteki. Jak macie instalowane wszystkie biblioteki, wtedy podajecie tutaj wasz adres e-mail lub telefon i hasło do konta Facebooku, do którego chcecie się komunikować. Będziecie do niego właśnie wysyłać wiadomości, aby sterować domem. I po zalogowaniu, na samym początku mamy przykładowy taki kod, że gdy wyślemy jakąś wiadomość do tego naszego konta, to dostaniemy w odpowiedzi ID wątku i ID nadawcy. W przypadku pewnej wiadomości wątek i nadawca powinni mieć to samo ID. I to ID musimy skopiować, co się wyświetli w konsoli. Później usuwamy to albo zamieniamy na komentarz. I w dalszej części kodu podajemy tutaj to ID na wątku i ID nadawcy. I dzięki temu bot będzie przyjmował wiadomości tylko od nas. Jak ktokolwiek inny wyśle jego wiadomość, to po prostu to zignoruje. I następnie mamy czytanie wiadomości. W przypadku, kiedy właśnie dostanie wiadomość witam, to jest ten do małych liter, że nieważne czy piszemy z małej czy z wielkiej, i na autokorekta poprawi, zawsze to bot zrozumie. I stworzenie przykładowo tutaj prosty kod, gdy bot dostanie wiadomość witam, odpisuje nam siema. I możemy tak jakieś inne polecenia robić też. Dajemy jakieś tam, nie wiem, otwórz okno przykładowo. I wtedy tutaj musimy wpisać kod do naszego inteligentnego domu. Zależy jak tam ktoś ma system, albo no, musi być po prostu konkretny API, konkretny system zarządzania inteligentnym domem. Musimy się do niego wpiąć i po prostu wpisujemy kod, który stworzy otworzenie okna przykładowo. Czyli mam tutaj kod do otworzenia okna i później możemy napisać wiadomość zwrotną, że otworzyłem okno. Możemy też na samym końcu naszego programu dopisać else i dajemy, że nie rozumiem tego polecenia. Czyli kiedy wysyłamy tego wiadomość do bota, a bot nie zna takiego polecenia, nie zrozumie, o co chodzi. Czyli możemy dać na przykład nie rozumiem. Wtedy przy każdej wiadomości, która nie spełnia poprzednich warunków, dostanie odpowiedź, że nie rozumie polecenia nasz bot. No i tutaj to jest uniwersalny program. Tutaj każdy musi wykorzystać to pod swoje potrzeby, że taki kod, jaki akurat używamy systemy, jakie mamy API dostępne i co powinien program zrobić. To po prostu każdy indywidualnie do własnego systemu i do jego domu musi to przystosować. Jeżeli macie dostęp API do Pythona, do tego domu, no to po prostu musicie go użyć w tym miejscu. No i to jest wszystko, jak to działa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.